No i jak tam była pogoda? Zamieć, tak? Przez chwilę, jakbym słyszał. To całe pardwy. Dobra, czyli jestem uwięziony dalej. Jest tu jakieś mięso? Mam już nic. Puszki jakieś mam przynajmniej. Zapora. Dzień. Jakby nie biało, to bym zszedł tam na dół. Coś upolował. Jesteś do przetworzenia. 4, 5, 6, 7 strzał tylko zostało. To się robi nieciekawie. No ile może dmuchać? Mam przewidzieć czas z przerwy. No nie wiem. Królików szukać, no to że zamieci pewnie ich nie ma. Tu zazwyczaj były. Ubiję, jak już nie mam opcji. Za chwilę coś się ustabilizuje pogoda. Nos dostał. Coś mi nie wychodzi to zrzucania z tego. Tak bardziej. Jeszcze jakieś. Chodź.
dalej. Jeszcze tu po prawej stronie mogą być. Że ja ich dawno ubiłem. Za bardzo skręciłem. Gdzie ja wszedłem? Nie sapnę. Królika. Nie ma nawet co zrobić. Muszę naprawić coś. O, kalcony. Mógłbym kurtkę. Dobra, kurtka. Cicho. Co się stało? Nie, to jest jakaś kpina, nie wiem ile to już dni, ale chyba czwarty z rzędu. Czy non stop wieje? Co tam było? To muszę robić. No nienormalna ta pogoda.
zejść na taflę, sprawdzić. Zobaczmy. No. Gdzieś to było przejście. Ale też jakieś króliki po tafli chodzą. Bo myślę, że słyszę wilka. Wiecie. Już z marszem. Wezmę trochę pałek, bo... Czuję, że... Być problem. Z jedzeniem. No ja tu się króliki nawet jakby były, to nie pojawią. Tamten był blisko i się nie zdążył wyładować. Się nie oddaliłem z tego miejsca. Jest trochę pałek. Mogę na to wejść? Czym się rozwala? Siekierką. Tak. No nic. Trzeba przeczekać, no, co zrobię. Nieciekawie. Już nie ma co rozpalać.
Jeszcze sobie naprawię to. Zjeść. Czy z fasolki po brytońsku jest jakieś danie? Kukurydza w puszce. Jest. Raczej tylko brzoskwinie, takie rzeczy. Nie? Karmę zjem. Co i fasolka chyba też. Będę nosił puszek. Zostaw. No dobra, pojedzone. Co z tego, jak mam jeszcze w cholerę czasu? Spania. Zamieć była cały dzień. Co przewijać? Czy jeszcze coś jest do zrobienia? Ja nie wiem. Skarpety mogę te naprawić. Dobra, daj. Ze skillami. Czwarty, bity, piąty leci. Nic, no muszę przewinąć, bo tak... Nie, przestało, tylko że jest noc. Nic, i tak się przejdę jeszcze popatrzeć. Może to będzie zorza. Czy coś tu się plącze, jakieś zwierzę. Coś by pasowało zabić. Nic nie widzę. Wilki. Już nie rozpalę. To wygląda jakby miała być zorza chyba. Przejdę kawałek. Jak się zorza pojawi, to się zawinę. Jelonków. Już są pasy zorzy. Te wilki zaraz będą świecić. Can't feel my feet. Teraz jeszcze nie. Wezmę jednego, ściągnę.
Tu nie powinien w trakcie zmienić. Chodź. Czy on wejdzie na te schody za mną? Halo. Never felt so cold in my life. Tu jestem. Co dziwny dźwięk był. Dobra, chodź. On się wyładuje w trakcie, czy się zmieni w Auroro, bo już jest pogoda. W razie jest normalny. Gdzież tu? Ten... No, idziesz? No, wszedłeś tam? Idziesz. Chodź dalej. Ciekawe, czy wejdzie do końca. On się zgubi już. Coś na radiu. So cold. No nic, no to trzeba iść spać. Liczyć, że znów z rana przynajmniej teraz nie będzie zamieci. Wody 2 litry i tu surowe mięso. Tylko za wcześnie jeszcze na spalanie. Lotnisko się zaświeciło. Słyszę wilka, jak... Jakby się rzucił na coś. Gdzie on jest? Zaraz nie zdziwił, że on tu gdzieś biegnie. Znów. Gdzieś tam się płoszy, jak wbiega pewnie na... Nie widzę. Jak wychodzę, to słyszę szczekanie.
Wyje gdzieś tam. No dobra. Can't feel my hands. Trzeba przeczekać jeszcze. Iść spać. Dobra, wystarczy resztę. Większość odłożyć. Nie wieje, nie? Nie słyszę jakiegoś. Chociaż już zaczyna sypać, zaraz będzie zamieć. Nie, no nie wierzę. Czy to jest jakaś kpina? Na okrągło taka pogoda. Nie, to muszę też wody wziąć. Próbować coś upolować, no co ja im będę polował. Najgorsze to, że będzie mi zdmuchiwało. Jest tu. On będzie tu szedł. No to chodź. Tylko czy on dojdzie do samego końca? Już muzyka nie gra, już się chyba wycofał. Gdzie on się gubi? Need to find some place to escape this cold. Kurczę, chciałbym zapalić jakiś ogień. Nie wiem, gdzie on ginie. W tym przejściu? Chodzi w ogóle na skały? Na schody wchodzi, bo widziałem, że doszedł już za schody. Zaczął wchodzić do jaskini. Jakby nie ten, nie te opady, to bym rozpalił. Dobra, poszukam opału. Dobrze, zapalę w domu, żeby nie tracić już ognia. Wtedy się będę rozglądał za nim. Kurczę, to tak wysoko. Waliło coś gałęzi.
Jakoś nie nawaliło tymi gałęziami. Schronienie się naprawiło, już nie jest takie dziwne. Może przez to, że nie wchodziłem do niego. Albo iść na tą drugą chatę. Mam zapałek. Dużo jeszcze. Idzie tam. Zobaczmy, jak wezmę mięso. Czy on to poczuje? Chociaż słabe. Jelita są jeszcze surowe. O, trzy zapaszki. Co zrobi wilk? So cold. Poczuł. Just put me down for a bit. Jak do mnie dojść, to się spłoszył. Znów idzie. Naokoło? Wymyślił dróżkę. Jak tu dojść? A teraz pewnie wszedłem na schody, to zniknął zapach. Dalej czuję, bo gdzieś idzie. Może tu przejdzie? Pod dom. Tam jeszcze jeden jest daleko. Ale jelonków nie widzę tym razem. Dobra, on gdzieś coś jakby zwęszył i idzie. Musimy tu na niego poczekać. Ciekawe, czy dotrze. Tylko, że mi zimno. Cześć, panie Yeti. No może właśnie zapukać. W tym przejściu tutaj one nie przechodzą. Po schodach wyszedł, ale później gdzieś w tym tunelu ginął. Czy czuję tu w środku. Co to jest tam? Tragiczne miejsce na przesiadywanie. W momencie robi tutaj zamieć. Chociaż teraz przez jakiś czas na razie tak
sypie. Wygląda jakby się miało zaraz zmienić w kolejną zamieć. To już jest któryś dzień z kolei. O! On tu przyszedł. Wszedłby do środka poważnie. Słyszałem tylko szelest. Halo. Gdzie poszedłeś sobie? Mnie nie wyczaił. Dobra, wyrzuć wszystko. Gdzie jesteś? W szopie? Cześć, gość. Fajnie jeszcze. Tu szedł. Byłem na zewnątrz? Byłem, to powinien poczuć. Przyjść. Którędy? Wyrzuć to. Gdzie są ślady? Widziałem go tu. Dotarł aż tu. A nie wiem, którędy powinny być ślady. Tędy nie mógł. Bo by gdzieś utknął. Gdzie powstał taki? Terenach by wchodziły wilki, nie ma? Jest tu gdzieś blisko. Gdzie jesteś? Bardzo głośno było go słychać. Tędy przeszedł? Nie. Nie ma takiej opcji. Szkoda, że śladów nie było po nim. Albo go bardzo głośno słychać. Tylko takie tereny, że za chwilę ja się... Może dołem faktycznie szedł, ale to aż tak. Nic, idę do chaty. Tu znów następna zamieć. Nie mogę w tę mapę.
piąty dzień z rzędu. Znaczy teraz było tak z pół dnia, co można było coś zobaczyć, ale już się kończy, widzę. Albo się zabieram i idę na następną górkę. Tam ten drugi domek. Co to bym tak czatował? Dobra, to coś zjemy. Zabić go jeszcze raz, to czemu nie mogę tego podnieść? Tylko że on teraz tutaj będzie przebywał, bo ja go stamtąd zwabiłem tu i on się tu błąkał w nocy. O, tamten już czuje, idzie. One tu przyjdą. Tylko pytanie, czy one wbiegną tu? Tędy? Ale już na 100% tu przyjdą. Tylko ja poczekam w środku, bo mi zimno. Widziałem już tamten, miał taki typ chodu. Jakby coś czuł. Jest. No i którędy przychodzisz? Zaraz będzie wracał, zobaczymy. Nie mów mi, że tu też przejdziesz. Co, stoi pod drzwiami? No co, nie wracał. Jest tam. A tędy idziesz. I dokąd dochodzisz? Ciekawe. Pojawi się z tej strony? Nie. Że to drugi przyszedł. Tam trzy były wilki. Czyli on czuje, jak w chacie mam nawet mięso, bo drugi raz przyszedł. Chyba, że to faktycznie był drugi
wilk. Z tej strony w ogóle ich nie widzę. Tam ścieżką jakąś szedł. Otwórz. Wejdzie drzwiami. Przejdziesz jeszcze raz? Wyrzuć to. No niby zawył, gdyby był w pobliżu i nie stracił zainteresowanie. Czekaj, bo mięso. Mięso mi daj. Co on tak rzuca dziwnie? Raz jelito, raz mięso. No i? Ktoś? Nie wiem, czy iść tam na drugą chatę, bo tu utknę znów na parę dni następnie. Tamta chata jeszcze gorsza w sumie. Woda się kończy, jedzenie się kończy. Wezmę jeszcze te trzy pałki. I chyba idę. Tylko tak, muszę zabrać to. Co ja tu kominiarkę mam? A czemu? Kiedy ja ją wyrzuciłem? Dziwne. Coś innego pewnie chciałem wyrzucić. Groty zabieram. Narzędzia swoje. To zostawię. Pióra. Ten puch bym zabrał, gdy to waży. 28 to nie jest takie ciężkie. Skóry. I te wysuszone bym też zabrał. Co tam jeszcze zostało? Pochodnie to niech zostaną. I to muszę zabrać.
zagrzać do końca. Od rana taka sama pogoda. Opału przy sobie. No dobra, trzeba iść, tylko kurczę, ja zmarznę, ani nie dojdę do połowy. Co tu jest? Czasem misiu spaceruje. W sumie to jakbym go spotkał tu. Zrobić jakiś zapas. One na pewno tędy wchodziły. To jest chyba jedyne takie wejście. Dokładnie. Tędy. Czemu on dopiero tu jest? Tak wolno wracał? To nie jest jego teren. Nie, już jestem wyziębiony, gdzie tam do połowy, ja nawet nie zszedłem z górki. A żeby dojść do tej chaty na górze tam, to musiałbym naokoło, a tu się zaczyna jakaś zamieć chyba. A tu jest trzeci. Pójdę sobie rozpalić tam za rogiem. Czyli to dwa przyszły do mnie wtedy. Jak on mnie wyczaił? Bo na niego wejść przypadkiem. Dojdę do tego domu tam. Nie pamiętam, jak on był. Mała widoczność. Że przy tej chacie spaliłbym ognisko. Tutaj misio może przyjść. Gdzieś tu spacerował, pamiętam. Gdzie ta chata? Jeszcze nie jest ta górka. Dobra, trzeba będzie tu rozpalić. Od tej strony. Kurczę, tak trochę to zrozpaliłem tuż za budką. Co on robi? O co chodzi z tym wilkiem? Zniknął? Poszedł sobie. Czemu? Nie załapał.
co chodziło. Tak próbował. Kurde się jakoś ślizga. Tak w tyle, nie? Za nisko. Jak poszła do góry? Dobra, idę znaleźć te. Dobra, chodź tu. Nie mogę. Z takim strzelaniem. Jeszcze grające te pochodnie, idę po strzały, bo mam mało. Pasowałoby go zabić. Tylko po drodze. Kurczę, ja muszę się zagrzać, a nie tu kombinuję. Dawaj tu. Węgiel. Za chwilę życia nie będę miał. Szukane? Byłem tu już. Ten i zabrał strzał. Nie mogę. Wody zrobię, bo mam mało. Jest taka opcja. Żeby to mi się z tyłu nie zaskoczył. Już nie przyjdzie z tą strzałą. Nawet go nie znajdę. Po nogach za bardzo dostał. Dorzuć jeszcze, bo za wolno. Jakbym spróbował tu coś złowić. Można tu dziurkę zrobić. Którym to było ten? Można. Zróbmy sobie tu dziurkę. A, tylko to potrwa. Ile? Mi się woda nie spaliła. A, wyparuje już. To długo. Tak. Słyszałem jeszcze wodę przed chwilą, więc dużo nie brakło. Tak, nic teraz nie zobaczę. Gdzie iść? 2 godziny. Co to jest? Głupi pomysł. Zaraz, ja szedłem stamtąd, to gdzieś tam przy ścianie, jak będę szedł, to będzie ok. Co jeszcze spróbować raz?
Tak przy tej mgle to będę błądził. Dobra, spróbuj. Never been so hungry in my life. Słabo. Jeszcze raz. Przed po ciemku, albo się wrócę. Co? Słabe to. Tylko że ja jestem gdzie? Ja jestem przy tej budce. Tu jest domek. Ale nie wiem, czy się da wejść od tej strony gdziekolwiek, żeby dojść. Trzeba naokoło. To się trzymać ściany. O, już coś się przerzedza, już widać. Wypijmy. Dużo pochodni. Widać domek tam? Tam chyba na wprost. Szkoda mi tej strzały trochę. No i trzeba będzie też za chwilę wracać na lotnisko. I... strzały odrobić. Na razie zbadam ten teren. Muszę tu coś strzelić, bo ja nie mam jedzenia. No nie, ślepy zaułek, nieźle. Znów skęsniała ta mgła? Jest jeszcze opcja wrócić się do chaty. Rzutować królika. Szukać tego wilka we mgle. On sporo życia do odrobienia. Więc też nie ma co za bardzo zwlekać. Jaskinia. Króliki są. Co tu jest? Czy jest jakaś jaskinia? Ważnie? Nie da się? Co my tu mamy? Wejście. Przecież takie ładne miejsce powinna być jaskinia.
byście nie dali. Znów chyba zorza jakaś się szykuje. Chatę już widzę. Tylko ja nie dotrę do niej od tej strony. Będę musiał chyba krążyć. Pito. Jest już prawie zorza. Czy jest tu jakiś skrót? Ale jedzenia nie mam. Krakersy. Chociaż to chyba nie jest zorza. Są króliki. Czy ja tak chcę z nimi chodzić aż na samą górę? No tu jest kim? Idę tam bliżej, może tam też jakieś zwierzę znajdę. Jeszcze opcja jest po prostu uderzyć tam na wprost na lotnisko, bo jest dobra widoczność. Myślałem, że nie będzie tu przejścia. Nie no, jest pod zorze. Już chyba nawet widać takie odcienie. Jest ta droga, co się tak wije. Sześć chyba mam pałek, czy nawet nie. I krakersy. To wszystko. Zieleń by się tu przydał. Goddamn freezing. Jeszcze zamarza. To przyspiesz, bo szkoda tracić życie. Tu coś. Słyszę ptaszki. A, gdzieś tu słyszałem ptaki. Tu są, dobra. Idę do chaty, troszkę zagrzać i przyjdę po nie. Chyba, że już się spłoszyły. Były ze 3, 4. Może mi tu coś... Dobra, jest tu jakieś palenisko, jest z garnkiem nawet, okej. No co?
sumie to rób wodę w tym. Mąka. Can make something with this. Patelnia. O. Może coś upichcić z tych składników, co mam. Jakieś danie. Co tu jeszcze dalej? Farbę. Szmatek można trochę nadrzeć. No nic, woda się robi. Więcej tu nic nie znajdę. Chleb mógłbym zrobić, tak mi się wydaje. Tylko na czym? Na patelni chleb. A oleju nie mam. Sól tylko mam. Czyli nie mógł. Do wszystkiego jest olej potrzebny? Ziemniaka mogę co najwyżej upiec. Nic, idę chyba te partwy stryknąć. Gdzieś tu były. Tylko czekaj. Zgaś tą pochodnię. Bo jak ja ją rzucę, to one pouciekają. Czy ja zobaczę jakąś partwę w takich warunkach? Kurczę, nie ten przycisk. Co jest? Awaria. Kurczę, wyskoczyły mi jakieś dziwne ekrany. One chyba odleciały. Nie, słyszę. Kurczę, widzę nawet. Jak ja to trafię? Trzy widzę. O kurde, przegapiłem. Cztery są. Kurde, ta uciekła. Ta jest jeszcze chyba niespuszona. Mogę mieć dwie. Tak, dwie są. Never felt so cold in my life. Wracam. Przegapiłem tego porządnie najedzonego. Trzeba znów odrabiać. I need to find a place to rest. Co on się osapie? Jak straciłem, to na razie nie będę jadł. 40 minut do zagotowania, tylko ja nie mam tyle opału. Jeszcze tu coś porobić. Musiałbym iść poszukać. Dobra, to zjedzmy jednak.
i... Coś ten piec jakoś dziwnie. I wyciągnę jakieś mięso z tego. Jaka mała ta parna. Druga. Już coś więcej ma. Trafić. To jest jaki duże? To jest najmniejsze. Muszę coś dorzucić. Siedemnaście minut. Ja mógłbym coś w 17 minut z niej wyciągnąć. Nie, 28 jest najmniej. Trzeba by jakieś patyki jeszcze znaleźć. Nie chcę palić węglem. Są tu w pobliżu. Tu jest dużo drzew, powinno być. No co? W takim miejscu nie ma żadnego patyka. Słyszę znów coś. Tak jakby te ptaki. Co to jest, skrzynia? Beczka. Nie było wyjścia z tej strony. No, w piec. Było.
patelnię zabrać na lotnisko. Co tu jeszcze mamy? 50 parę minut. Dobra, patelnię zabieram. No nie mogę z tym piecem. Daj te góry. Raz przeszukać, czy na pewno czegoś nie zostawiłem. A tu 2 litry wody jeszcze. Garnek może bym też zabrał tam nawet nisko. Za chwilę będę przeciążony. My energy is just disappearing. Czemu już jestem? To możemy iść spać. Też co oczekiwać. Bo jedzenia nie mam. Jest. To lepiej nie będzie za wiele. Może chwilę poczekam jeszcze. Cały dzień, całą noc miałem to w plecaku. I zamarznięte? Iść. Co tu mogę zostawić? Nie trzeba mi chyba aż tyle tych piór, więc pewnie rzucę te niedokończone do skubania. Chyba się zamieć ruszę. Zerknę, jak tu iść. W sumie to jak drogą pójdę, to doprowadzi mnie do lotniska, ale ona jest taka zakręcana, to dłużej zajmie. Zostawać nie ma po co. Łuk tylko 15% zostało.
Dobra, zagrzał się. Trzeba iść, no trudno. Już nic nie wymyślę. Po drodze. Tak troszkę... Żwawo. No żwawo, jak już mnie zatrzymał wiatr. Pójdę tutaj na skróty. Tam będę widział drogę. Nie pamiętam, co ja miałem na lotnisku, czy miałem tam zapas jedzenia. W jaskini na pewno tam niedźwiedzia ubiłem, więc był, ale nie wiem, ile na lotnisku zostało żarcia. Chyba nie miałem za dużo, dlatego wyruszyłem. Dobra, tu idzie droga, ona tam zawraca, więc sobie też skrócę. Some place to escape this cold. Teraz się trzymać asfaltu. Wilki łażą. Tu jakbym poszedł na skróty, bo ona znów idzie tak, to od tego na wprost mógłbym iść. Chcesz, czy tam jest... Nie, to skała. Myślałem, że misiu. To niezłe te pogody dają. Wieżę zobaczył, to bym szedł tak na ukos czas. Wejdę na tą górkę. Tam znów będę nadrabiał drogę. Bliżej na lotnisko to jest tędy. Jeszcze jakieś punkty odniesienia widział, no bo zaczyna się zamieć. Gdzieś jest śmigłowiec, ale chciałbym węgiel stracić. No i też co mi da przyspieszenie czasu. Mogę tylko się kopać, utknąć. Muszę sprawdzić, dobra. Myślałem, że się wyciszyłem znów. Tam wyskoczyły te błędy. Pewnie mi łosia zrespi na jeziorze. Teraz co nie potrzebuję. Żeby tylko zapalić to ogrzanie się, bo tu jest jeszcze kawał do lotniska. Byłem. Już paliłem. Będę się co zastanawiać, idę dalej. Łoś. Tylko nie ma. Widzę już budynek tam. Za dużo nie oglądać. Czy to skała? No tu jest ta chatka zniszczona, to na pewno do niej, a potem prosto. Tylko
przed tą chatą. Czasem tu wilki bywały. I ominąć. Tylko one chyba były po lewej stronie. Tylko że one były po lewej, jak szedłem drogą. A tu nie wiem, gdzie jest teraz droga. Wieża jest. Jelonek, zagonię go pod nisko może. Chcesz tam na lotnisko wbiec? A, poleci na skałę i utknie. Już po jelonku. Chociaż, ominął. Pokaż mi drogę, którędy można tu wyjść. Na tu? Ty może, że ja pewnie nie. Okej. Jelonek, ale biegnij w stronę płyty lotniska, a nie gdzieś tu. Gdzieś ty tam zszedł? Potrzebne. Muszę się zagrzać. All I can think about is food. Nic mam do jedzenia. Nic. Krakersy. Dobra, to idę pod hangar, bo tam coś leży na pewno. Królik, tu masz pułapkę. Nawet dwie. Coś sobie spacerują. Nie umiem wchodzić, pewnie już coś w tej pułapce było, tylko nie zebrałem na czas. Mięso. Jest. Od razu dwa. No dobra, uratowani. Troszkę się ogrzać. Jest inne takie, to tu też wyrzucam te ziemniaki. To i sól. Chcę to zabrać. Skórki z królika. Jelita. Gdzieś tu był. Co jeszcze przyniosłem? Jakiś garnek.
zniszczę. Co to jest? Nóż, siekierka. Co byłoby zrobić trochę strzał? Dużo. Gdzieś tu mam jeszcze badylki. Nic, no to trzeba by chyba jakąś strzałę zmontować. Za wiele tego paliwa. Trzeba po ciemku spróbować zejść. Nie wiem, ile tam jest pięter. Dobra, już się zgubiłem. A, prawie zszedłem. Co tu leży? O! Jakie mogą być? Jeden. No dobra. No, miałem tu patyczki. Dark. Ile tego łuku jeszcze? 45 minut. 29. Na razie nie będę robił. Strzała. Czy przyspieszać tym? Zużywać, czy robić na normalnej prędkości? W sumie na razie mam narzędzia, to będę przyspieszał. Teraz to bym skoczył w sumie. Tego jelonka spróbował zrobić. Kurde, tak oszczędzam to paliwo, ale nie mogłem coś ryb złowić. Trzeba by pójść pewnie na ten. A jezioro tajemnic tam chyba się łatwiej łowiło. Czy mi się tu pomieści to wszystko? Sidła idę rozłożyć. Dobra, przejdę się tam. No poważnie. Przecież tu jest bez przerwy zamieć. Ziemniak nawet nie zepsuty. Wszystkie miałem zepsute do tej pory. No nic, to idę zrobić strzałę, no bo co będę marnował czas.
teraz dojdę do samego dołu. Gdzieś tu powinny być drzwi. A tu stół. Dobra, stołu już nie znajdę. Za daleko już poszedłem do środka. Byłem przed stołem. Co ja zrobię? Wziąłem wszystkie groty i pióra na górę. Nieźle. Chodzić sobie chcę. Jaka półka? Tu była półka? Tu drzwi mają być. Nie no, nie znajdę. Gdzie ja wlazłem? Jak w tą stronę? Wszystkie zabiorę na dół. Batylki też w sumie można na dół. Dwa. Coś ty tu miał. Drzwi. A, ja już się obrudziłem za dużo. Bo jedno piętro pomyłka. Strzała. Raczej zamieć nie przejdzie tak w momencie, pod wieczór jeszcze. Co? Ryzyko klaustrofobii, pogięło go. No tak, bo tam przy tych zamieciach przez parę dni ostatnio tu przesiedziałem w tym domu. Dobra, jeszcze promienie zrób. Spróbujemy jeszcze teraz serknąć, jak tam, bo wieczora to nie powinno być zamieci chyba. Czekaj, tu jest stół warsztatowy. Popatrz na ścianę i na prawo. Nie, nie wiem, jak to wyczaić. Tylko ja bokiem do stołu stałem przez to. Nie widziałem. Dalej wieje. Tak mi się mięso skończy. No kurczę, z taką grą. Wszystko na odwrót. Nie wiem, gdzieś tu na górze jaskinia. Jedyna jaskinia to ta, co tutaj. Jest kawał drogi. Nie wiem, czy tu gdzieś bliżej jest. Jest też tu przy... A co to była za jaskinia? A, to jest na górze za... przy wyjściu. Czyli nie ta, co z misiem. Chciał spać. Nocy będzie mi wiało też. Cold is making my head feel thick.
nie ma tu co za bardzo robić. Strzały w piwnicy. Biegać. Jeszcze raz. Nie wiem, gdzie jestem kompletnie. Pewnie przed drzwiami. No dobra, to jak nie ma co robić, to strzały. Something's making me feel tired. Ile jeszcze zostało? To ja chyba już nie zdążę. Może promienie mi się uda wystrugać jeszcze do 39 minut, trochę mniej. Udało się. A spróbuj zrobić strzałę. Co do spania chyba. Tak, jak jestem przy stole, muszę gdzieś tam pójść. Co tu jest? Gdzieś tu będzie łóżko z tej strony bardziej. To? To jest jakiś stół. Gdzie to łóżko? Zerego. Dobra, daj to. Tak myślałem, że gdzieś tu utknąłem. Na filarach. Dobra, śpi. Tej klaustrofobię dostanie. Trudno. Będziemy spać na jaskini. To wypiłem do spodu. Strzała. No i dobra, możemy iść teraz. Nie wiem, jak ja stoję przy tym stole, że nie mogę w prawo się ruszyć, żeby drzwi znalazł. W lewo, nie w prawo. Patrząc w stronę stołu. Znów zabrałem wszystkie groty i pióra. Ile mam? No to spokojnie mi wystarczy strzał. Wody nie mam.
może on się zrobił. Jak, jakieś okruchy tu zostawiam. Myślę, że mam kilogram. Ile mam opału? Tylko jelenia by trzeba było zbierać. Ale skoro tam był jeleń, to może i też się pojawiły. Zimno. Są? Nie ma. Kliki macie tu się łapać w to, a nie rozwalać. No już jestem zmarznięty. Masakra. Spieszyć. Swetr mógłbym naprawić. Dobra, napraw. Do jelonka. Trzydzieści pięć, to ja nawet nie ma sensu tam rozpalać. Albo po kilogramie zbierać, uciekać do baraku. Jedyna opcja chyba. Nawet kilograma nie zdążę przy tej temperaturze. No co tu zostawiłem? Przynajmniej widać, nie będę się zaglądał. No i spróbuję kilogram. Mnie po zdrowiu uderzy, zanim tam dobiegnę nawet. Czy jest tam opcja jakoś? No nie. Się osłonić od wiatru. Na otwartej przestrzeni chyba. Chociaż jest tu jakieś takie... Mogę się tu osłonić, coś. Ile? 6 minut. Gdzieś wilki grasują. Już idzie. W sumie to... Tam był chyba królik. On może by się na tego królika rzucił. Zobaczmy. Can't feel my feet. No złap go, nie idź do mnie.
Daj to, to się poprawi. Aha, jeszcze mgła wyszła, elektryczna, bo mało było wszystkiego. O ludzie. Przynajmniej nie wieje wtedy, nie? Tak bym rozpalił przy tym jelonku. Tych królików to ja już tyle nie potrzebuję. Nie, no dmucha. W czasie mgły myślałem, że jest bezwietrznie. Trzeba się grzać, po kilogramie zbierać. Jak się mam grzać, to może ściągnę te skórki. Dobra, może 2 kg się uda. Chyba przestało dmuchać. A ile jest stopni? Węgiel, parę patyków i by było. Dobra, zapalmy. To może być cedr. Wodę jak już. To jest ta mała. Tak. No dobra, idę tu 24 minuty. Niosę w sumie tę skórkę. Dobiorę mięso. Tu jakieś wilki, bo tam jeszcze były. Ciekaw jestem, czy one są te świecące.
we mgle, czy takie zwykłe? Minut. No co? Oni popsuli tę grę. Gdzie ten jeleń? Gdzieś tu się świeciło. Trzeba mu trafić gdzie? W oko. O. Przyjdą wilki? Chodźcie. Dobra, nieważne. Aha, tam mam jeszcze wilka. Może by mięso z niego ciągnąć. Ile tu jest do smażenia? Czy już usmażył? Czterdzieści minut. Ile masz mięsa? 6 kilogramów. 12 minut to mnie chyba zziębi już. I'm exhausted, but I just can't fall asleep. Opowiadasz bzdury. Ja tu jeszcze 21 minut. No to mógłbym jeszcze co 2 kilo wyciągnąć. Daj te 2 wilki. Chociaż czekaj. Zrobimy coś do picia. Mam najpierw trochę wody. Muszę się zagrzać. Teraz jakieś herbatki. Resztę wilka ściągnąć. Klaustrofobia spadła przynajmniej. Jeszcze 7, to może bym jelita jeszcze ciągnął do suszenia.
jest jeszcze. Myślałem, że się elektryczna mgła skończyła. Przecież weźmy te drobnostki teraz to. Wtedy królik taki był malutki, to. Już noc? Faktycznie. Dobrze, że jest blisko przyczepa, można pójść spać. Noc jest. Wyłączcie mgłę. Chyba coś tu do przetworzenia, strzały. Naprawić drugi to 30. Minut 40. No dobra, przyspiesz. Getting dark out here. Time to look for shelter. No i teraz to. Mgła się wyłączyła. Ale widzę przynajmniej teraz wieżę. Może bym przywołał. Czekaj, tu jest gdzieś misia w pobliżu? Chyba nie. Spróbuję zwabić wilki jakieś. Czy są jeszcze w okolicy? Może przyjdą jakieś. Ile mam zapachu? Jeden tylko. Dwa. Dobra. Przyszły, co wyczyścił teren. Co? I wtedy można po mgle chodzić, to jest tylko jedna mapa, w której ta mgła występuje. Chyba, że zamierzają wprowadzić to na większym terenie. No i przyjdzie jakiś wilk. Gdyby tu z tyłu nie podszedł jakiś, ale to nie bardzo chyba jest opcja. Czy tam jest dość daleko, gdzie były wilki. Tutaj się plątały. Na razie spokój. Kurczę, tylko aż kanion to ja byłem nie tak dawno chyba. Chociaż nie. Berek go oglądałem, on był. Się tam wybiorę też. Już planowałem teraz z tego lotniska iść na Black Rock, na więzienie. Choć
chciałbym jeszcze zrobić drugą kurtkę z niedźwiedzia. To się suszyło, tam już przecież parę dni. Chyba 12 dni się suszy niedźwiedź? Jakoś tak. Chyba nic nie przyjdzie tu. Posmażone wszystko. No to dobrze. A było w jakiejś fabule, w którejś części znajdowałem te złoto, samorodek złota czy srebra. Tak coś mi się kojarzy. W tej kopalni, w tym, przy Black Rock. A, w tym było. Nie w kopalni, tylko w skrytce pod łóżkiem, co tam te, trzeba było otwierać chyba. Chyba tam było. Kurczę, bo coraz mniej widać, tam jest wieża, okej. Okay. A mi tu już przydmuchało. Nie wiem, czy ja to zdążę wysmażyć. Zobaczymy, jak mi pozwoli wrzucić opał. Chyba nic z tego. I dupa. Kurczę, zawsze musi coś. Przeszkodzić. Bo już nie dało rady tych ostatnich kawałków. Nie pozwoliłoby mi. To nic, wezmę te dwa surowe, idę tam do wieży przespać. Przecież idę z wiatrem, a to mnie tak zatrzymuje. Nie wiem, coś tutaj pochrzanili w ogóle w tej grze. Już to przytrzymywanie przez wiatr jest tragicznie zrobione teraz.
Co on taki zielony, ten śpiwór? Śpi jeszcze ze trzy. Z całym tym mięsem spałem, żeby mi się tu nie zeszły jakieś dziwolągi. Aha, zamieć jest, to nie, nie zejdą się. Ej, co was przestraszyło? Jest tu jeden. Gdzie jesteś? Co on? Nie. Takim strzelaniem. Dobra, lecę. Przecież to trzeba poprawić. No weź to. Jestem okej. Tak skręciłem. No dobra, wyrzucamy. No i na tym sobie zakończę dziś. Co mi tam dolega? Bezsenność, okej. Który dzień? 160 równo. Także dzięki, na razie.